Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, ze mną jest Joszelka i Ren. Hejka! I dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy w GTA Online, robimy zasłoneczny patrol. I moi drodzy, no normalnie ratownicy, słoneczny patrol, wiecie, tego typu sprawy. Także dzień zobaczymy, dobry. Jak się sprawdzimy. Przyszliśmy na ranną zmianę. Ona się topi. A w ogóle... Ren już biega z jakimiś laskami. Ona się topi. Nie, ten Ren, bo ogólnie Berber w ogóle podobno jest na wakacjach gdzieś na plaży. Chciałem powiedzieć tak przy okazji. I jakby ktoś go zobaczył, to dajcie znać, no nie? No, oczywiście. Dobra, chodźcie tutaj, bo tu mamy nasz ten, jak to się nazywa, punkt, centrum dowodzenia. Tak, to jest nasze centrum dowodzenia. A tu jest nasza nocna zmiana, pani z nocnej zmiany, słuchajcie. Tak, właśnie widzę, że... Czekaj, obserwuje chyba mnie przez tą lolnetkę. Ona się na mnie patrzy. Ej, dziołcha. Lolnetka. Nocna zmiana się skończyła, możesz już iść spać. O nie. O, chyba to był jedno. Ej, nawet trójce mnie nie goni. Dobra, słuchajcie, przejmujemy zmianę. Chyba musisz jej zrobić usta. Ej, to jest Berbert? Gdzie jest Berbert? Ej, przede mną patrz. To jest Berbert! Ej, Berbert tam biegnie. Oj tu! I łysy. Berbert! Oj tu! Dobra, już nie biegnie. Ale już bym tego Berberta, patrzcie, tu jest. A nie, on dalej próbuje. Czekaj. No taki nieopalony, to ewidentnie musi być on. Patrzcie, tu jest. A to opalony, nie? A to nie. No nie wiem. No dobra. To ona, nie wiem, co to Berber. A że się muszę. Ej, co jest? To cukierki. Ale żeś mu lepiej sprzedał, kupię. To był plaskacz. No. Aż ten głupi. No dobra. Nie, ona ma fajny kapelusz, oddawaj. Ale byśmy mieli tu, czekajcie, ja przedstawię samochód trochę bliżej. No, poczekaj. Jeszcze w ogóle otwarty tu zostawiłem. Kapelusz. Daj mi go! Czekajcie, bo ja tu... Czekaj, tutaj, o. Nigdy się nie odnieść. Przepraszam, bo mamy nasz własny samochód. Musimy tutaj... Pojadę sobie tędy. Czekaj, i tu muszę zaparkować ogólnie, myślę, że tu w pobliżu. Ła, ale czemu na mnie? O, na czekaj, naszej nocnej zmianie zaparkowałeś właśnie. To? Ja nic nie widzę. Nie, bo tu nie ma kamery cofania, wiesz, więc ja tu nic nie widzę. Co z tego, że jechałem przodem, ale i tak nie ma kamery cofania, więc... No. Dobra, czekajcie, bo tu... O, już w... Ale patrz, bo plażowicze w ogóle... Ej, ona ma dziwny rozkrok jakiś zrobiony. Ma. Ja nie mogę tam patrzeć. Ej, pijuszy ten wypad tej pani. U mnie nie. Ej, bo to na piwek ona bo tu Ren siedzi w środku, tam z tyłu, w autku. No. Ej, patrz co ona ma. Super. Patrz. No wiesz, jak no pani nie? biega tu Paweł. Do plaży. No. Co się dzieje? Patrz tu. Jeszcze mam ta pani ma lepszy kapelusz niż tamta. No to czekaj, pokaż. Dawaj mi to! Ej, faktycznie kapelusz jej spadł. No i to jest teraz mój kapelusz. Nie, 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 zrobić usta. Ej, dobra, usta. Poczekajcie, bo... Ej, patrzcie, tam pani wbiegła do wody! Trzeba ją ratować! Szybko! Szybko! A tam jakiś jeszcze gościu idzie! Wyłaź z wody, woda jest zanieczyszczona glonami, znaczy tym, jak woda ona się jest nazywa. Czekaj, zimna, co to tam było? Zimna. Co to jest, jak tego, te zielone pan takie tutaj, ten? Muszę mu pomóc. Pan za głęboko, proszę wyjść, pan za głęboko, halo, proszę, wychodzimy. Proszę wyjść z wody. Wychodzimy. Wychodzimy, dobrze, wyszedł. No, bardzo ładnie. No. No. Tak się nie robi, nauczka. Dajcie mu aviomarin, bo chyba zasłabł. A! Goni mnie! On chyba cię zje. W ogóle. On cię zje ziemię. Zostaw ratowniczkę! No, ale on, ile on tych ciosów wytrzymał? Potrzebuje pani jakiejś nie wiem, pomocy? Ale poszedł. Hej, to pani też głęboko teraz biegnie. Dobra, czekajcie, hej, słuchajcie. Za głęboko. Zostawię. Tutaj jeszcze ktoś w ogóle jakieś wsparcie policyjne chyba dostał. Ja chcę powiedzieć tutaj, że... I tu jest niebezpieczne no ryzykowanie. Proszę stąd iść do wody. Uwaga, rekin. I co i czemu i tu? Patrz, oni straszą w ogóle tych plażowiczów, żeby ten, ściągnęli parabany. No dokładnie. No. Patrz, jak plażowicze tam biegają. Dobra, jak policja przestanie ci ścigać, Joszelka, to chodź tutaj do tego, do samochodu, bo musimy zrobić patrol przecież. O, no. Co dobrze. Ty myślisz? Tam trzeba biec z powrotem. Z nocnej zmiany tutaj tam, zostawimy ją. O. Tak, bo... Panowie, ściga cię policja? Nie. Dobrze, to wsiadaj, zapraszam cię. Grzeczny. Dobra, czy tu można w ogóle z boku stanąć? Chyba tak. Jeszcze stań tu z boku od strony wody na przykład. Gdzie? No dobra, jednak chyba się nie da. Ale co? No myślałem, że z boku można stanąć, bo tu jakieś takie szerokie to jest. To ty chcesz surfować na tej desce? O, to nie było dobre. Się. Dobra, tu w ogóle jakaś pani chyba jeszcze ten, dobra, no nie, nie ma, woda ją zabierze, nie będzie świadków, w ogóle w sensie, że ktoś tam ten, dobra, czekajcie. Tak, właśnie.
Dobra, jedziemy tak dobra. Na patrol. Oczywiście to, ktoś do niej podchodzi. To była, słuchajcie, w ogóle plaża w Stegnie, nie? Chciałem powiedzieć. No to była, no. Powoli gdzieś tam będziemy jechali w kierunku molo w Sopocie, oczywiście. Oczywiście. Tak, patrol. Kolejny makapelusik. Posuwa. Tak, ja patrzę na lewo i prawo, i żeby co on, ma. Na... Tutaj się, to jak on się odpalił. Się opala. Co się dzieje? Ej, ten gościu się dziwnie opalił. Jak to się trzeba go nasmarować, czekaj, nasmaruję go. Czekaj, no, dobra, nasmarowany. Nasmaruj go tam, no. Nasmarowany już jest, teraz się może opalać. Dobra, no to co, wsiadajcie, jedziemy te kawałeczek dalej sobie jeszcze, bo to musimy tak ładnie tutaj... Ja cię oczywiście... popuściłem, a już dobra, już jest. No to wejdź do wody, wiesz, bo to najlepiej. Najlepiej tak, żeby się przebył, wchodzisz do wody i tam se przemyjesz, wiesz, wszystko. Dobra, słuchajcie, bo to przejedziemy się tędy po prostu jakoś mniej więcej. U mnie chyba synchronizacja trochę leży, wiesz? Czemu? No bo ty niby coś uderzasz, a u mnie nikogo tam nie ma. I ty mówisz. Teraz jest a czekaj, włączę sygnały w razie czego by patrzę. Ta plaża ma już jedną gwiazdkę popularności. Ja też. Bo no to bo tak wyszło, spadła. No. Kurczę, czekaj, tu przejadę jakoś ten... się przywraca? A, już wiem. A właśnie dzieje. Tak, ta synchronizacja coś tam, nie? Bo, nie, bo tu są takie boje i tu nie wolno pływać w ogóle. Gdzie ty tam wjeżdżasz do tej wody? Halo? Nie wjechałem do wody, co czemu wy wysiadłeś? Co wy? O co mam chodzi? Wysiadłeś! No wysiadłem, no jestem Jeruna. Tutaj na zewnątrz i chcę trochę dupkę pomoczyć, nie? Dobra, bo u mnie wjechałeś do wody. No, co wy myślicie? No co to, ten? Dobra, to jak męczymy. Jak do wody wjechałem? Nie wjechałem do wody. Wjechałeś. No, czekajcie. Ręcz mu niszczysz. No Ren, weź, czekaj, podjedźmy może ten na plażę. Ej, co tu jest? Te czekaj, skutery, weź tymi skuterami pojedziemy. Ej, musimy, Paweł, powiedz mi, co tu jest? Chodź na chwilę tutaj. Tu szczęki. Ale patrz tu. Pływa w piasku. Co? Widzisz tego hopa? Tutaj hop w piasku pływa, rekin, widzisz szczęki. To? Widzisz co? To? U mnie to jest chłop, który po prostu chodzi sobie po wodzie. A u mnie jest w środku, w sensie pod spodem. No, pływa w piasku. Co? No mamy to samo z Renem. Dobra, ogólnie, bo wsparcie tutaj przyjechało, wsiadajcie szybciutko, ej, co pojedziemy jest sobie z nim. Nawet go kopnąć nie możemy. Czekaj, ja wam pomogę, bo ja go widzę lepiej, wiecie? O, teraz już o. O, chopa jeszcze mu sprzedać prosto w rowa. Tak robić. Dobra. Dobra, jadę. Na razie. Czekaj na mnie! Dobra. Wait dobra. For me, o, matko. O, rany. Dobra, chodźcie tutaj, bo tu motorówka patrolowa jest, słuchajcie, chodźcie. Chodź ta. To ja tam, do na skuterze tam widziałem, ktoś pływa i chyba prawdopodobnie nie ma licencji na to, albo jest dobra, pod wpływem Coca-Coli. Trzeba go sprawdzić. No. Ja wybieram, ale to którym płyniemy? No tym dużym, bo to trzeba wziąć go tam, wiesz, przeszukać. Ej, jeszcze mi odpływa. Co jest grane? No bez jaj, no. Joszelka, ty... Taranuje. No taranuje nas, no, czekaj. Tam. Dobra, ja dzwonię do wujka Lestera. Bo tutaj nawalają, boli. A Joszelka stoi w miejscu. No bo Ren czeka, aż wsiądzie. Dobra. Już jestem. Dobra, to czekaj, weź tam podpłyń, Joszelka, bo tu gdzieś był jakiś taki ten ziomeczek. No, płyniesz tym, bo no płynę. Do nas, no co ty robisz? Już jestem na wodzie! No wiem, ale tu jesteś tak blisko tego plaży, że do nas nawalają. A co ty tam ciąkasz? Ty, gdzie są te skuterki? No nie ma. Pływał skuterzysta jeden. O, tu patrz. Będziemy szukać, ja będę wam świecił. Tu. O, dobra, uwaga, dobra, sprawdźmy go, sprawdźmy, co tu się dzieje. Jest jakaś łódka. Czemu jest pusty? Nie. Jest jakaś łódka, nie? Jest kobieta. Czekaj, co pani dzień robi? Dobry pani. Co pani robi tutaj tak sama? Co tu pani taka sama pływa? Ja tu się przesiądę. Dzień dobry. Atakuję od Abonda. Ona krzyczy. Witam. Ona krzyczy. Co pani tu robi? Ona krzyczy. Dokumenciki. Ale krzyczy. Jak ona krzyczy? Czekaj, ja wezmę, no mnie krzyczy. Opanuję. Paralizator mam. Chyba się położyła. Chyba jednak będzie odpoczywać. Wow! Papa. Co się stało w ogóle? Poleciałeś. Ja ci dobra, kręcę, teraz ja usiądę, bo muszę wysnąć. No dobra, teraz zgnij. Mam własną zaraz. Nie, czekajcie na mnie, bo ja tą panienkę mam. No masz. Ale... O rany, ona no dobra. Jest już dziabnięta. Znaczy... Co ty jej zrobiłeś? Znaczy, nie. Ona miała zakwasy. Miała zakwasy, tak. Dobra, dobra, płyniemy gdziekolwiek, zobaczyć co dobra, tu się dzieje. Dobra, słuchajcie, płyniemy do molo w Sopocie w takim razie, ja proponuję. Dobra. Ej, bo mi wypadła ta baba. Nie przejmuj się, będzie dobra, dobrze. Spokojnie, rekiny pomogą, nie? Ktoś jej na pewno pomoże. Ktoś na pewno jej użyje pomocy, przemocy. Wypad. Idę robić słoneczny patrol. Nie, czekaj, tutaj dopłyńmy tutaj sobie. Weź Rena czy coś, albo ja wezmę Rena, czekaj, ja zgarnę Rena, patrz.
Na niego najlepiej, no, no, no. No pewnie, że... Ała. Dobra, ja ci mówiłem, że w trakcie pracy to ty nie możesz ten ciąkać, pić tyle. No. No. Zaraz ci wysadzę to. Czekaj, patrz, i pojedziemy sobie tu na molo w Sopocie, tylko zaparkujmy tak bez, jak najbliżej, wiecie? Bez strzelania, proszę. O. Ja sobie tu zaparkuję. Uwaga, z drogi, parkujemy! A, myślałam, że tak bezpiecznie miało być. No to bezpiecznie w twoim wykonaniu zawsze jest bezpiecznie. Oczywiście. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że tutaj ziomeczki sobie poradzą, niech się uczą pływać. Ja proponuję, że się fajnie pobawimy tutaj na molo w Sopocie. Na molo, dobra. Poprzez tego, jak to się nazywa, berka. Co wy na to? Berek? No. Ale chyba z przechodniami. Nie, nie, no między nami bereczek taki. Tak, to łapiesz pierwszy. Tylko, to tak. musimy najpierw, że tak powiem, sobie zrobić tak, o. I teraz mogę faktycznie gonić na początek, tylko zastanawiam się, może wiesz co, ja bym z kosą biegał. To biegaj. Tak, żeby było ciekawiej i śmieszniej. Jak krzyczy. Ja nie wiem, co ty jej tam zrobiłeś, ale chyba się jej podoba. No, jakoś tak. Coś tak widzę, że krzyczała. Ty wracaj, Oszelka, gdzie tu po budynkach biegasz? Nie interesuje mnie to. No. Halo, halo. Zapraszam do dobrej zabawy. No ja zapraszam do dobrej mam zabawy. Mam tu naprawdę świetny ten, o. No czekaj, Oszelka, chcę cię... Dziabną. Nie chcę! No chodź, mam nie fajny chcę twojego diabłonga. Nie chcę twojego diabłonga. To jest berek na ostro, słuchaj. Nie chcę twojego diabłonga, powiedziałam. No. Być naprawdę taki na grubo. Czekaj. No chodź tu, wracaj do mnie. Come back to me, man. Czekaj. No, man. O, jest, trafiona! Chodź tu, paruwo, chodź tu. Nie. Chodź tu. Nie da się! Rędłeś tamtąd! Ale ja się teleportowałem. Chodź tu. Jest teleport. Nie, wyskakuj. O, dobra. No złaj stamtąd! No ręd tam u góry, to niech sobie biega u góry, no proszę cię, no. Dobra, bawimy się dwójkę. Dobrze, że bawimy po prostu, ja nie będę gdzieś tam u góry biegał tam do ten... Bawimy się we dwójkę. Gdzie on tam jest? Oszelka gdzieś tam się... Wow, łowi Oszelka! No co jest? U mnie cię wyskoczyłam! Jakim cudem na znak skoczyłem? No dopiero ktoś gadał o górze i teraz tam wchodzi, tak? Dobra, właśnie tak. Czekaj, Oszelka, no chodź tu! Nie chcę. To się nie da? No. Tam no. Się nie da. Nie da się. Potknęłaś się tak na zabój. Bez zabój, no. Ogólnie, bo mało żyćka już mam. Dobra, Ren, bo ogólnie Oszelka goni, chciałam powiedzieć. No, oczywiście, że Paweł goni. O, ja się tu ukryję. Nas nie widać. Nas nie dogonią. Nie dogonię. Mam zamknięte oczy, patrz, Oszelka tam jest. Pójdę na drugi, zobaczymy. O. Haha! Tyknę sobie tutaj, o. Tyknę sobie tu, o. Nie, czekaj, to chyba nie tędy droga. Nie, czekaj, bo mnie zaraz dogoni. No czekaj, właśnie, bo ja tutaj tak jakoś... O. Co tam robicie? Ren goni, dobra, uciekaj, go! Szybko, za mną! Dała. I czekaj, gdzie to poszłaś? A tu jesteś. Tu. Okay, mnie nie widzi. Ukryty smok. Przyczajony tygrys, ukryty smok. Czekaj, czekaj cię! Blokował mnie pan was. Ale chyba i tak trafiłem w drewno. Chyba tak. Tak, oczywiście. Oła? O, prosto w zad. Ej, ale mam kropkę na... Okej. Okay. Masz kropkę? Mam taką, no, taki szpon tam mam pity. Dobrze. Ja biegnę tam w kierunku tamtego głębszego mola, myślę. Tak? Tak. Tak jak ten nóż mi szedł. Ren, jak długi ten nóż miałeś? Taki do... Taki sam jak wszystkie. Gdy pan się przewrócił, widzieliście? Nie. Czekaj, to Ren. A to jest Joszelka tutaj! O, szybko uciekaj! Ona tu już blisko jest. Co robię cały czas? Oczywiście. Biegnij, Forest! Biegnij, Forestie, jeden, ty! Forest jump! O, no jak to? Słyszałem to! No co jest, boś na dole? Nie, kurycz, na dole, jestem. Zdecyduj się! Nie wolno tak się ten... Ren, chodź tu. Ren? Bo mam coś dla ciebie. Mam cukierka. A to cukierek? No, cukierek albo psikus.
Gdzie się ukryłeś? Tutaj. Tam, gdzie mnie nie znajdziesz, czyli patrz. Nigdzie. I no bez jej po schodach nie ma tego turbosza? No nie ma, nie ma. A co byś chciał? Turbosza chciałbyś. Też nie? Ty, no patrz, jaki parkurowiec. I normalnie jestem ludzie ninja. Się przewracają przez ciebie. I co, ja po schodach się wspinam? Normalnie moja postać się spinała jak jakiś ten. A, tak się nie bawimy. Co jest z tym gościem? Co? Czemu on jest taki... Ej, no, popchnął mnie. Co jest nie tak z nim? To on jest jakiś eventowy, czy co? Nie, no to jest taki typowy gościu po prostu, który typowy udaje posąg. Typowy mimem. Tak, mimem, no. Mimem. Ty, no patrz. Nie. Mnie się rozwaliłem. No co jest, ty się teleportujesz, stary, u mnie. Jeden. On się u mnie teleportuje. Aha. Wracaj. Weź się tą panią czy coś. Jest. Go. Dobra, teraz... U mnie dostałeś w stopę. Nic nie dostałem. Teraz to już na pewno. Nie no, słuchajcie, proszę. Wracaj, powiedziałem. Dawaj tu do mnie, co strzały? Nie, Tom. Wracaj. To za strzały? Co byś chciał? No bo tutaj gonią nas po prostu, no co ja ci poradzę, no wzięli się, uparli, że... O kurczę, czekaj, muszę wziąć tutaj życie sobie, bo normalnie uszczelą mnie bardzo szybko. Panie policjancie! Przestań pan, nie wygłupiaj się. Się wcale za nimi nie chowam. No stary! W ogóle się za nimi nie chowam. Poza normalnie łobuzy. A on najlepszy kamer. Niszczyciele dobrej zabawy, tak naprawdę. Tak. Dobra, wiesz co, ja wezmę w takim bądź razie... Co ty weźmiesz? Czekaj, co to jest? Ale żeś w las, ale żeś w las. No, to jeszcze przed twarzą. Słuchajcie, ja tak się nie... ja się tak nie bawię. Ja tutaj wziąłem sobie coś mocniejszego niż nożyk. Aha. No, nas zobaczy. Ale broń ręczną oczywiście, żeby nie było. No. Patrzcie, już zachód, nasza zmiana za chwilę będzie się kończyć, bo już zachód słońca. Ja muszę was tylko znaleźć, że tak powiem. Gdzie byście się ukryli, łobuziaki? Czekaj, na tygrysy ukryte smoki. No. A, żelena pomijasz, rozumiem. A ty parubo! Żebym ja ci za... Wyszedł pieniążek, no jestem skarbonka. No ren, ty łobuzi jeden! No, nie widziałeś mnie za pierwszym razem. Chodzisz? No to dobrze. Chodzisz. A czekaj, bo ja szlaka już... Ty ren do wody skoczył! Wracaj tutaj. Ale jak w wodzie mam was gonić? Normalnie też no, na noże można w wodzie. Patrz. Cyk, chodź tu. Wow! Podwodne bitwy odkryliśmy właśnie. Tak, tylko muszę. Teraz cię na polu zapoluję na ciebie. Zapoluję na was jak ten, rekin. Jest! Rekin może być tylko jeden. Jesteś orką. I no bez jej oszelka. No, normalnie się pojawiła. Ja się nie pojawiłam, tu już byłam. Mogę chodzić za łobuz. No i co ja mam z sobą teraz zrobić, jak ja tu jestem teraz w tej Dobra, wodzie? Czekaj. No już schodzę do ciebie tam. Sprzedaję. Gdzie ona tam jest? Idę tam na dół normalnie, dawajcie podwodne walki. O, pan burgery sprzedaje. A to mogę burgerka z tutaj podwójnym mięskiem i sorkiem? O, to berber, tylko się przebrał, chodź. Ren, dawaj do wody. Znowu udałem mi się, tylko teraz z drugą stroną ręki. Oho. Tajony tygrys. Bitwa morska. Ukryty niedźwiedź. No i wiesz ty co, tu miała być bitwa wodna, a nie ten Joszoka. Wyskakuj no do wody. Chodź, walcz, jestem bądź w wodzie. Mężczyzną. Jestem w wodzie, patrz bądź teraz. Bądź mężczyzną. No. Ja się kręcę. Jestem w wodzie? Jestem. No. Ała! Wow. Dobrze. Gdzie jest ta Joszelka? Chodź tam. A to Ren jeszcze nawet tu jest. No i oczywiście, że jest. Bo ja już zjadłem burgerka, już jestem. Chodź tu gdzie na tam jesteście? Gdzie on jest? Chodź tu, no chodź, no chodź. Ale poczekamy na Pawła. No dobra, nie chcesz czekać, to nie chcesz. No nie na dwa baty! No wiecie co? O, jestem! Na dwa! Nie uczciwy, moi drodzy. Jednym ciosem was wziąłem.
nurkować dalej. Hop! To strzela, halo! Kam jesteście? Komu strzelasz? Dawaj, zaraz, tutaj się ten... Ten ja to był... Straż przybrzeża. Gdzie oni tu są? Dawaj, gdzie ty? Na dole jest tam, ty jesteś? Dobrze, skaczę. I nie, bo tu jest ten! Prawie się przywaliłeś, tak? Na ten no bo przywaliłem się dosłownie. Tam podwodnych skarb. Czekaj, gdzie ty jesteś? Chodź tu. Chodź tu. Ciach. A nie, krew złapie rekiny. Dobra, słuchajcie, nie, to bo to oni już współpracują, nie? To, moi drodzy, myślę, że w tym symbolicznym akcentem kończymy. Ten odcinek. Dzięki za uwagę. Dobra. Trzymajcie się, papa. Papa, do następnego. Po zmroku, pamiętajcie, nie ma co pływać. Ja bez nożyka chyba. Topi się. Ja nie pamiętam. Trochę nożyk, trochę ręka. Dobra, zostaję tutaj. Teraz Aquamanem.